cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a z tej strony... Filip, witam. Dzisiejszy materiał będzie dotyczył budowy klawiatur mechanicznych. Mieliśmy o tym zrobić film już dawno temu i prawda jest taka, że zaczęliśmy już dawno temu, ale no, żeby to wszystko spiąć do końca, no to potrzebowaliśmy troszeczkę czasu. Tak, przeciągnęło nam się bardzo długo, ale już jesteśmy, siedzimy tutaj, nagramy to, co trzeba. Tak, i mamy nadzieję, że też to będzie takie wyczerpujące. Więc tak, budowa klawiatury mechanicznej i to będzie troszeczkę podzielone na parę odcinków, że jest to temat no, dość obszerny, a chcielibyśmy też powiedzieć o wszystkim, więc dzisiaj jest taki odcinek bardziej podcastowy, bardziej taki teoretyczny. No, dopowiemy sobie, czym jest klawiatura, po co chciałby ktoś ją zbudować, z czego potrzebuje do budowy. Kolejny filmik będzie z takiej budowy takiego małego Stream Decka, czyli takiej malutkiej klawiatury mechanicznej. I trzeci odcinek, może zrobimy sobie jakieś Q&A. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to zadawajcie je. My będziemy czytać komentarze, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które będą. Tak, i te takie najbardziej popularne, te, które się najwięcej tam powtarzają, czy najwięcej łapek będą miały, to tak zbierzemy do tego ostatniego odcinka i odpowiemy na nie tak... Na wszystko. Tak, będziemy odpowiadać. Dobrze, to ja bym zaczął może od tego, kim jest Filip. Cześć. Jestem Filip, jestem kolegą Łukasza tak naprawdę z technikum. Tam się poznaliśmy, później nasze drogi się trochę rozeszły po pierwszym roku studiów. Ja aktualnie studiuję zaocznie i jestem programistą. Programuję drukarki 3D, także też ciekawy temat. A dlaczego zainteresowałem się klawiaturami? Dlatego, że no właśnie jestem programistą, jestem technikiem informatykiem, tak jak Łukasz, i siedzimy przy klawiaturach bardzo dużo czasu. Jak ktoś siedzi przy klawiaturze aż tak dużo, to nie chce pisać na złej klawiaturze, która jest nieprzyjemna w używaniu. No albo układ ma zły, albo po prostu klik nie taki, jaki byśmy sobie życzyli. Albo jest męcząca do pisania, jest nieergonomiczna, nieprzyjemna, jest po prostu brzydka. Jak się spędza z czymś dużo czasu, to chcemy, żeby było to fajne, żeby było to ładne i przydatne. Dokładnie. W ogóle Filip jest jedną z dwóch osób, która mnie mega zaraziła klawiaturami mechanicznymi. W sumie dzięki wam dowiedziałem się, że to jest taka jakby moda się na to zrobiła wtedy, jeszcze to nie było aż tak popularne, jakbyście się tym z Michałem jarali, można powiedzieć, więc... Powoli robiło się to wtedy coraz bardziej na topie. Powoli klawiatury mechaniczne wchodziły na rynek i... Kurczę, no RGB jeszcze wtedy nie istniało. Tak? Tak. Klawiatury były proste, były z białym podświetleniem, z niebieskim czasem się zdarzyło. Tak, i teraz nam powinna taka siwa broda rosnąć, nie? Że takie dwa dziadki tak. Się zebrały. Hello fellow kids. Tak jest. Więc zacznijmy może od tego, ja sobie tutaj wypunktowałem parę takich, myślę, najważniejszych kwestii, które no, trzeba by poruszyć, żeby w ogóle zacząć z tematem, więc może takie pytanie, po co w ogóle budować własną klawiaturę mechaniczną, bo to może się niektórym wcale nie wydać takie oczywiste, tak? Bo może być takie myślenie, że hej, po co mam budować klawiaturę, skoro mogę iść do sklepu i kupić? No tak, no można sobie kupić klawiaturę po prostu idąc do sklepu, albo nawet łatwiej wejść na stronę internetową jakiegokolwiek sklepu internetowego, wpisać klawiatura mechaniczna i kupić klawiaturę taka, jak się komuś podoba. I wcale nie tak drogo, to już ceny na pewno zeszły z tego co było kiedyś. Kiedyś trzeba było wydać co najmniej 400 zł na taką podstawową i do 800 zł na lepsze klawiatury. Dokładnie, no teraz możesz kupić za ile? Z Chińczyka można kupić 100? Za 120 zł, no. Także no to już są na pewno dużo niższe ceny. Nie wiem jak z jakością, bo nie miałem za dużo takich tanich klawiatur, ale z tego co widziałem, to nie narzekałeś jakoś bardzo na takie... No ja powiem ci, mimo jakby, że no, trochę tych klawiatur przez te moje ręce się przewinęło, nie? Widzieliśmy wszyscy. Tak, no powiem ci, że ja nie widzę za dużej różnicy, nie czuję, może powinienem bardziej no tak. Powiedzieć, między tymi Chińczykami, w sensie może trochę jest różnica, ale no w gruncie rzeczy switche i tak są praktycznie te same, nie? Są w miarę podobne. Różnica jaka jest pomiędzy podstawową w miarę tanią klawiaturą, taką z Chińczyka, że tak powiem, a droższymi klawiaturami, to sądzę, że już jest w software'ze, który jest na komputerze, w możliwości kustomizacji albo ustawienia sobie super fajnych światełek, które można zrobić z komputera, a nie z poziomu klawiatury. Nie ma jakichś super dużych różnic. Dlaczego ktoś mógłby chcieć zbudować własną klawiaturę? Żeby zrobić to pod siebie, żeby nie używać tego, co jest dostępne, bo może coś mu nie pasować, tak? Być może chciałby klawiaturę, która jest
zielona, która ma niebieskie przełączniki, ale która nie ma nic napisanego, że tak powiem, na górze, na keycapach. Nie wiem, może ktoś potrzebuje klawiaturę, która jest bardziej ergonomiczna niż taka zwyczajna klawiatura stuprocentowa, która jest super szeroka i ma wszystkie możliwe klawisze, których połowy nie używamy. No to po co jest to, tak? Chcemy zrobić coś dla siebie, a nie kupować z tego, co jest dostępne. Dokładnie. Tutaj, co widzieliście, ja wam zrobiłem też troszeczkę taki przebitek. To są te projekty, które mieliście okazję zobaczyć. To są akurat projekty, które Filip sobie zrobił. W sumie zrobiłeś dwie klawiatury, tak? Czy... Jestem w trakcie roboty drugiej klawiatury. Pierwszą klawiaturę, którą zrobiłem sam, to była klawiatura... Kurczę, jakby to powiedzieć po polsku. Po angielsku to było ortholinear, jakoś tak. To jest klawiatura, która ma układ klawiszy dosyć niestandardowy, bo jest to klawiatura o układzie klawiszy, że tak powiem, po siatce. I klawisze w osi X i klawisze w osi Y są po prostu rozdzielone o dokładnie taki sam odstęp. Mm-hmm. I nie wygląda tak jak zwyczajna klawiatura. Jest to dosyć przyjemne, tylko trzeba się na pewno przyzwyczaić, żeby pisać na takiej klawiaturze, ale jest to dosyć ergonomiczne, mi się na pewno dużo fajniej pisało na takiej klawiaturze, dlatego druga klawiatura, którą robiłem, też sięga właśnie po taki układ klawiszy. Ma jeszcze jedną zaletę, ponieważ jest rozdzielna, to będzie widać na przebitkach, które Łukasz wrzuci. To jest klawiatura, która się składa z dwóch części. Jedna część, która jest połączona do komputera, a druga część, która jest połączona do tej pierwszej części klawiatury i możemy sobie mieć ręce dosyć szeroko, jak piszemy. Nie trzeba się martwić o to, że nie wiem, że mamy za bardzo zwężone ręce albo że mamy klawiaturę, która jest tutaj, a tutaj jest myszka. Po prostu możemy sobie dać dwie części dosyć szeroko, myszkę na przykład na środku, jeżeli ktoś tak lubi, i jest to dosyć ergonomiczne, przynajmniej mi się tak wydaje. Tak, bo tutaj akurat mieliście takie dwa przykłady z takich, powiedzmy, klawiatur, które można zbudować. Oczywiście przykładów jest dużo więcej, jest ich od groma. To chyba najprościej to tam na Reddicie zobaczyć, nie? Najprościej jest się, jakby, że tak powiem, wciągnąć w klawiatury, wchodząc po prostu na subreddit klawiatury mechaniczne na Reddicie. Uważajcie, bo są tam naprawdę cuda. Ludzie tam tworzą takie rzeczy, że to aż głowa boli. Są to piękne klawiatury, ale są to właśnie, bardzo często są to klawiatury customowe, które ktoś sobie zmodyfikował pod siebie, zarówno pod względem ich wyglądu, jak i funkcjonalności, tak? Bo klawiatury możemy dostosować nie tylko wyglądem, czyli keycapami, które na przykład są na zewnątrz, albo obudową, ale też przełącznikiem, co jest chyba najważniejszą częścią klawiatury. Kolejne pytanie, co zasadniczo jest nam potrzebne, żeby taką klawiaturę sobie zbudować? No, przede wszystkim najważniejsze w klawiaturze, tak jak przed chwilą powiedziałem, to jest przełącznik. Przełączników jest od groma, już tego się naprawdę dużo nazbierało. Tak naprawdę na samym początku było Cherry MX, tak? To były te podstawowe przełączniki, było ich bodajże 4 na samym początku, później się to trochę rozszerzyło do 8. Później wygasł im patent i wzięli się za to Chińczycy. I teraz aktualnie przełączników już jest tak dużo, że niektórzy po prostu tworzą sobie arkusze w Excelu, spisując wszystkie przełączniki, a i tak nie są w stanie nadążyć, bo jakby jest tego za dużo. Tak. Co więcej, grono miłośników, niektórzy po prostu otwierają przełączniki i mieszają je ze sobą, tworząc jeszcze kolejne wersje, które są może w czymś lepsze, może w czymś gorsze, ale no jest tego tona. Także tutaj trzeba sobie wybrać coś dla siebie. No takie podstawowe, ja też już tam na niektórych filmach o tym wspominałem, no takie podstawowe, najpopularniejsze, nie wiem, powiedzmy Cherry MX, konsumenckie, blue, redy, browny, to są takie podstawowe przełączniki. No ale zielone od Razera, nie? Zielone od Razera, pomarańczowe Razera, teraz ostatnio jakieś żółte od Razera. O matko. Jest tego dużo, ale można znaleźć coś dla siebie. Bardzo często też ostatnio, szczególnie w tych tańszych klawiaturach, widać Gaterony albo przełączniki Outemu, i to są takie właśnie chińskie jakby zamienniki, które są po prostu w dużo większych już może ilościach produkowane i są po prostu tańsze. Także nie trzeba, nie mają też po prostu na jakby swojej wielkiej nazwy Cherry, więc nie muszą narzucać jakby większych kosztów i można je w miarę tanio kupić. Niestety w Polsce chyba nie za dużo jest sklepów. Wiem, że na przykład jest taki sklep jak Falbatech,
ale nigdy z niego nie korzystałem. Ale dużo można kupić na chińskich sklepach, jak AliExpress, Banggood. Tam jest tego tona, jeżeli chodzi o przełączniki i w ogóle części do klawiatur mechanicznych. No, czyli co? No, potrzebujemy przełączniki. Przełączniki. Jakąś obudowę. Obudowę, czyli spód pod klawiaturę. Mhm. Potrzebujemy... Nie potrzebujemy, ale fajnie by było mieć plate'a, czyli jakby taką płytkę, do której wsadzamy przełączniki. Ona nie służy niczemu więcej niż po prostu ustabilizowanie nam przełączników i klawiatury, żeby nie były przełączniki wsadzone w kolejną część, w PCB, czyli płytkę drukowaną. To jest serce tak naprawdę klawiatury. Gdyby jej nie było, to byłoby nam na pewno ciężej. Można, i tak zrobiłem ze swoją pierwszą klawiaturą, połączyć wszystkie przełączniki drucikiem. Mhm. I jest to bardzo długie i męczące, ale da się to zrobić. Ale i tak musimy to podłączyć później do mikrokontrolera, który jest właśnie tym, co będzie nam przekształcał sygnał z klawisza do sygnału do komputera, i komputer dopiero wtedy będzie wiedział, że nacisnęliśmy konkretny przycisk. No i takim kontrolerem to może służyć nam Arduino, tak? Zgadza się? Tak, Arduino Pro Micro jest takim bardzo często używanym kontrolerem. Jest też taka płytka, która się nazywa Teensy 2.0. Ostatnio wyszły też bardzo fajne kontrolery, które się nazywają Elite C, które mają już, to są takie bardzo malutkie płyteczki, które mają na swoim wyjściu USB typu C. O. To jest fajne, jak ktoś ma telefon z USB typu C, to nie musiałby kupować kolejnego kabla, tylko może już ma gdzieś jeden zapasowy, po prostu mógłby wtedy w to wpiąć klawiaturę, tak? Dużo jest też nowych klawiatur, które po prostu wychodzą z tym typem C. Fajnie. No i ogólnie ten mikrokontroler jeszcze potrzebuje softu. Soft jest open source'owy, można go sobie po prostu ściągnąć, zmodyfikować, jeżeli ktoś nawet by chciał. Dokładnie. Soft, którego używamy, to jest QMK, Quantum Keyboard Firmware. Jest on dostępny na GitHubie za darmo, można go modyfikować, można go ulepszać. Tam jest bardzo duże grono ludzi, które pracuje nad tym, żeby było coraz lepiej. Czyli co, tak podsumowując, to potrzebujemy po pierwsze switchy, czyli przełączników, obudowę, plate'a, PCB. PCB, teraz jeszcze kolejna rzecz. Stabilizatory. Stabilizatory. Wszystkie dłuższe przełączniki, jak Spacja albo Backspace, potrzebują stabilizatorów. To są dosyć długie przełączniki, które mogłyby się chybotać na jednym samym przełączniku na środku. Kolejna rzecz, która jest na samej górze i która jest być może najważniejsza dla niektórych, czyli keycapy. To jest to na kustomizacji, można sobie wybrać je jakie się chce, jest tego pełno, wychodzi coraz więcej. Można sobie samemu wydrukować. Można sobie wydrukować na drukarce 3D, jeżeli ktoś ma. Można sobie je skustomizować też, bo są takie serwisy, które po prostu wchodzimy na stronę, wybieramy sobie kolorki, w których miejscach chcemy, jakie, oni je tworzą i przysyłają do nas. Także no, jest tego pełno. No i sądzę, że to już jest wszystko. Te parę części, które mamy, to powinny stworzyć klawiaturę, ale żeby ją stworzyć, to bardzo często potrzebujemy narzędzi. Rzadko jest tak, że możemy sobie po prostu to tak poskładać jedno z drugim. To nie jest poziom klocków Lego, to zazwyczaj. Zazwyczaj nie jest to poziom klocków Lego. I żeby to poskładać, potrzebujemy sobie polutować bardzo często. Do lutowania potrzebna jest nam jakaś lutownica, trochę cyny, jakieś tam przybory po prostu do lutowania. A czy to jest trudne, takie lutowanie? Ten typ lutowania jest dosyć prosty. To są bardzo rzadko rozstawione piny tak naprawdę na przełącznikach, które lutujemy do płytki PCB. To nie jest żadne lutowanie powierzchniowe, to nie jest nic ciężkiego. Sądzę, że każdy laik da radę to zrobić. Wystarczy obejrzeć 1, 2, 3 filmiki na YouTubie z tego, jak lutować podstawowe układy, i jesteśmy w stanie to zrobić. No to teraz myślę, kwestia jakby, która dla większości pewnie będzie najbardziej zaporowa, tak? Czyli ile to wszystko kosztuje? No kosztuje to niestety za dużo. Tak, kosztuje to dużo, ale... Ale to warto też pamiętać jakby o tym, że wszystko, tak, jeżeli chcemy zrobić samemu, nie idziemy w masówkę, jeżeli ktoś z was na przykład, może abstrakcyjny pomysł, ale chciałby na przykład sobie zbudować tablet z Raspberry Pi, no to też wyjdzie go to drożej niż kupienie jakiegoś chińskiego tabletu, tak, więc no, tak samo z klawiaturą mechaniczną, mamy dokładnie to, co chcemy, tak jak sobie to zaprojektujemy, no ale niestety to wszystko kosztuje.
tablet z Raspberry Pi też chciałem kiedyś zrobić, nie wyszło, też było za drogie. Klawiatura, no kosztuje to na pewno sporo. Można sobie to na pewno, nie wiem, można koszt takiej klawiatury na pewno obniżyć, idąc w chińskie zamienniki albo w tańsze komponenty, na przykład zamiast metalowej, aluminiowej obudowy, która jest fajna, jest ciężka, na pewno stoi to na biurku dużo, dużo ładniej i dużo ciężej, jakby ciężko jest to przesunąć. Taki w ogóle jest tylko, odczucie że, premium, nie? Tak, tylko że kosztuje drożej. Można to zastąpić jakby obudową plastikową, która też jest dostępna. Można nie kupować płytki PCB, tylko właśnie polutować, tak jak ja to zrobiłem. I wtedy potrzebujemy tylko mikrokontroler, który kosztuje na chińskich stronach tam około $3, to nie jest duży koszt. No, zasadniczo Arduino jest tanie. Jest to w miarę tanie. Kolejną rzecz, no przełączniki, tak? No przełączniki zależy też, w które pójdziemy. Jeżeli pójdziemy w jakieś chińskie zamienniki, to nie jest to ogromny koszt. A tak z ciekawości, ile ta na przykład ta twoja pierwsza klawiatura, ile ten koszt cię wyniósł? Sądzę, że to było około 350-400 zł, ale właśnie dlatego, że poszedłem w chińskie zamienniki, klawiaturę, obudowę klawiatury zrobiłem sam, znaczy zrobiłem sam, projekt obudowy zrobiłem sam i wysłałem do wycięcia z Plexi, mhm. Dlatego to było w miarę tanie i było plastikowe i jakby leciutkie. Mhm. Niektóre elementy drukowałem na drukarce 3D, także nie wliczam kosztu drukarki, jeżeli ktoś ma, to może się przydać. No i kupiłem tam tak naprawdę keycapy, które mnie kosztowały około 120 zł, przełączniki, które mnie kosztowały chyba około 90 zł, mhm. mikrokontroler za kolejne tam 12-15 zł, trochę kabelka do polutowania, lutownica, którą miałem, także też nie wliczam tego kosztu. I co? No i to chyba w sumie tyle. No to spaczko. Ważna rzecz jeszcze pomiędzy, to jeżeli lutujemy sami, potrzebujemy tam mieć diody pomiędzy przełącznikami, ale to też nie jest. To są raczej jakieś groszowe sprawy. To są tam, nie wiem, 10-15 zł może maks. Także można to zrobić po taniości, można też zaszaleć, ponieważ są klawiatury, które kosztują w tysiącach, tak? No, ale to... To są już takie abstrakcje totalne, w które nie wchodzimy, bo jakby nie. To już też jest nisza niszy. No dobrze, no myślę, że to chyba wszystko z takich mega, mega podstawowych informacji. Was prosimy oczywiście za ocenienie tego materiału. Jeżeli macie pytania, to tak jak mówiliśmy, zadawajcie je w komentarzach, a już pewnie za jakiś czas ukaże się kolejna część, gdzie to faktycznie będziemy coś składać i lutować. I będzie to działało. Tak, to teraz już jest koniec, niestety, ale poruszyliśmy bardzo małą część jakby całego spektrum klawiatur mechanicznych. Jest to na informacji, które jeszcze możecie zdobyć. Nie jesteśmy tutaj w stanie Wam przekazać wszystkiego, ale zapraszamy na tonę różnych forum. W opisie na dole będziecie mieli informacje, jakby linki z tym, gdzie czego szukać. No i póki co chyba na razie. Na razie. Hej.